Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie jak zwykle wyjątkowy, bo odwiedził nas Dirty Ghetto Alex. Siema. Młody tatuażysta, tatuator z Opolszczyzny, z Krapkowic, tak? Tak? Tak jest. Otment, te rzeczy tam? Ja tam się nie znam. Z Otmentu. Z Otmentu i wpadliśmy na taki pomysł, że wymyślimy coś. I chyba Alex mi zrobi tatuaż, a ja jemu, jeżeli będzie chciał. Tak jest, robimy dzisiaj wymiankę. Robimy dzisiaj wymiankę, więc bądźcie czujni. Tomek będzie kukał z daleka. Mam nadzieję, że nie będzie mnie to bolało, bo Alex podobno ma twardą igłę. Więc zobaczymy. I teraz pytanie, kto będzie pierwszy tatuowany, a kto będzie drugi? To jest zawsze ten. Może będziemy monetę wrzucać. Także bądźcie czujni. W tym samym czasie. A w tym samym czasie? W tym samym czasie będziemy się zierać? To może nie wypalić. No jakoś na pewno, ale coś tam można pokminić. No. Sobie od Alexa tutaj wzory i Alex tutaj ma dosyć ciekawe propozycje, tutaj różyczką zwierz, tutaj to inaczej to się dotyka przez boksera, to już duży wzór, ale ja coś czuję, że wiedzie chyba, gdzie to jest? Na samym dole masz to ostatnie, te jaskółki. Ja coś czuję, że ta jaskółka wiedzie. Taka nie za duża, nie za mała, fajne kolorki i ja już widzę, że to bolesna jest, bo to już widzę, ale tak to wygląda, więc ustaliliśmy przed chwilą, że i Alex będzie drugi dziarany, ja pierwszy, znaczy nie, inaczej, ja będę Alexa najpierw dziarał, a Alex później mnie, bo ja będę to ciężej przeżywał niż on, więc nic nie zostało, nic innego niż wymyślić coś, co Alex by chciał i włączyć muzykę. Przygotowujesz? Osobiście sobie różyczkę. Czy twój ulubiony styl jest jaki? Oldschoolowy. Zdecydowanie w tym się dobrze czujesz? Tak, dokładnie. O, i jeszcze wjechał mi podwójny mistrz świata Piotr Starzewski, przyjaciel salonu Siema. Dzisiaj robimy fajną akcję, Piotrze. Fajną akcję dzisiaj robimy, tak? Bo Alex tatuuje w stylu oldschoolowym i ja robię mu tatuaż, a on po tym... Robi mi tatuaż. Może ci zrobić, jak się dogadacie, jak najbardziej, super. Ale mi też robi. Dobrze, to ja później przychodzę. Alex, to jest podwójny mistrz świata, barber fryzersa, barber, szkoleniowiec, influencer, także dużo żartów nie ma, nie? Aleluja. No w tym siła, nie? Tak. Alex, gotowy? Ty nie wyglądasz zbyt taki wyluzowany, tylko taki spięty raczej, kurczę, co ty? Tak. Zapraszam. Także nic, będziemy teraz Alexa ozdabiać różą. Tam masz zabezpieczone, ja cię też zabezpieczę, także powodzenia, nie? Tylko żeby się później nie odwdzięczył, nie? Całym bólem, nie? Zobaczymy. Chwila przerwy, bo Alex chyba potrzebuje, nie tak naprawdę to bez problemu. Co? Tak płuca się odzywają, zakurzyj. Płuca się odzywają, właśnie te kurzenie, to jest to. Tomek. Kurki bardzo dobre, polecam, Tomasz Gryś. Tak? Mhm. Także energia jest, tylko good jest, co? Trzeba coś zamówić i dalej będziemy działać. Także nie ma co, ale co ty taki kurde smutny? Ja głodny jestem już kurwa, jeszcze jak zaraz mam dziarek stary ciebie, to muszę coś już zjeść. Zgodniaje, no, zgodniaje. Dobra, idźcie zakurzyć i ja tu się przygotuję. Kuszaję. Pamiętajcie, na Podwalu 14 studio tatuażu, pracownia tatuażu by Playing, tu się zawsze dzieją fajne rzeczy. Śpisz? No to mam muzykę, ale chłopaki z baraku będzie mieli sposób. Tak? Słuchaj, koniec. No i kasa. Tak? Bo wtedy sobie możemy rozpostawać. Dobrze, także powoli zejdź, żeby nie było, że ci się w głowie zawróci. Uważaj. Trzymasz się? Pewnie. Teraz twoja kolej. Teraz moja kolej, także jeszcze trzeba tutaj się przygotować odpowiednio do tego, zabezpieczyć to i będzie moja kolej i zaraz coś wymyślimy, ale coś czuję, że będzie piekło. Co ty mi tam przygotowałeś, powiedz mi? Jaskółeczkę ze sztyletem. Ja cię kręcę. I to wejdzie. Inne miejsce było przewidziane, ale... Ale tutaj myślimy. Pod Pawłem Reduchem. Ja cię kręcę, ja już się boję.
Tak. Będzie co? Będzie. Trochę krzywa, ale będzie. Nie, fajnie właśnie, kurde. Bo ta jaskółka jest prosta, tylko sztylecik, wiesz. Tak fajnie wchodzisz, tak, 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 tak. I pustkę tu zapina. To co, robisz projekt i działamy, co? Dokładnie. A czy projekt? Odbitkę. No. Jak to wygląda? Kurde, ja już to widzę, jak to będzie napierdalało, że tak powiem brzydko. Kurczę, z wrażenia i z bólu zapomniałem przedtem nagrywać, jak były kontury robione. A Aleks tutaj już jest po konturach i zaraz będziemy tutaj oldschoola wypełniać. Koło papier ducha znajdzie się teraz Dirty Ghetto Alex. Jak ci się dziara tutaj? Gościnnie na pół dnia? Fajnie. Sympatycznie w przyborku, co? Mam nadzieję, że jeszcze zaproszenie dostaniemy. Dobra, jedziemy, bo będą, zaraz się będziecie z tym śmiać, że to będę kwiczał, także ja po prostu się wyłączę chwilowo i zobaczycie efekt. Dobra, koniec. Klara, jetzt verdammt nochmal. Wo bist du denn schon wieder? Klara, da bist du. Ja, kofeina wchodzi, kofeina wchodzi. Powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że głoś się szczerze. Nie, ale tak. Powiem szczerze, że niektórzy. Powiem wam, jak to jest naprawdę. Bo wiele osób myśli, że jak człowiek ma dużo tatuaży, im więcej, tym jest mu lżej. Nic bardziej mylnego. Im więcej tatuaży człowiek ma, tym wie, jaki ból go czeka, więc jest psychicznie szurnięty trochę i nie jest to tak, jak by to miało być pod kątem bólu. Boli coraz więcej, coraz bardziej. Aleks zrobił mi takiego pitoszka i polało. A ja zrobiłem Aleksowi różyczkę. I co? Do przejścia. Do przejścia. Także pamiętajcie o tym, im więcej tatuaży, tym będzie bardziej bolało. Tomek się nie wypowiada na ten temat? Tomek, wypowiadasz się na ten temat? Czy takie ty masz odczucie, a ktoś inny odczucie. Może powiedzieć, że odczucie, ktoś inny może powiedzieć, że tak nie jest. A powiem wam, że na pewno taką kofeinkę sobie strzeliłem przed zabiegiem i zdecydowanie lepiej mi jest to przejść było, lepiej mi było się z tym w ogóle oswoić i lepiej mi było w ogóle zapomnieć o tym, że ten tatuaż jest, chociaż przez chwilę. Więc na pewno trzeba czasami trochę się suplementami powspomagać. Ja dziękuję Aleksowi za tatuaż. Było świetnie. Link do Aleksa Instagrama zobaczycie w opisie. Ja się żegnam i pracę też zobaczycie na Instagramach. Musicie wejść na nasze Instagramy i tam zobaczyć efekt dzisiejszego dnia. Nie pokażemy tego na końcu tego wideo. Na naszych Instagramach będzie. Przyjechał Mariusz. Mariusz, brat swojego brata, ale to nie jest byle jaki brat, bo Mariusz jest wzorem na tatuaż swojego brata. Widzieliście w poprzednim odcinku, jak brat sobie wytatuował portę de brata i to nie byle jakiego, bo to od Tomka z wyższej półki, że tak powiem, portret, a dzisiaj przyjechał Mariusz po Pepe. Także będziemy Pepe zaraz, o, kto mi tam bigaczem? Będziemy Pepe zaraz robić, a później zobaczymy dalej, także bądźcie czujni. Boisz się? Nie. Yeah. Dobra. Pierwsza dziara, nie? No raczej. Lecimy. No spokojnie. Jeszcze chwila, moment i zaczynamy dziarać. A powiedz mi coś na ten temat tego portretu. Czy twój brat cię zaskoczył, czy jak sytuacja wygląda, że po prostu no było to, jest to i to nie zniknie, jesteś ty. Dzisiaj też gadaliśmy, że się podzielamy, ale zaskoczenie, że tak szybko. Że już to zrobił. Czyli ty nie wiedziałeś, tak? No nie wiedziałem. Był plan na inny dziadę, na inną dziadę, a generalnie zrobił od razu, tyle tak, że... Ale nie popłakałeś się z radości? Nie, aż tak to nie. Ale nie, no powiem ci, że praca tak dla mnie, no przekoza, gra Tomka Szapowa. No, Tomek robi dobre prace. No także tu nie ma co. Także też jestem zadowolony z Tomka pracy.
Ręka pąka. To chyba się nie skończy tak szybko, nie? Nie, jeszcze druga ręka, klatka, plecy, noga. Mamy co zrobić. Mamy co jeszcze dzisiaj robić, także... Dzisiaj no, też. Także idziemy się przygotowywać, ten głęboki oddech i lecimy. Żyjesz? Żyjesz? Relaksik? Jest owsiak Pepa, jest! Możesz stać i zobaczyć go sobie. Tego jeszcze nie było chyba na świecie, że jest Pepa owsiak. Zobaczymy reakcję Mariusza. Mariusz, leć! Leć! No kurde, fajne! Spoko? No pewnie. Jest Pepa. Poważnie? Poważnie. Tak miało być? No jak? No i gitara. Więc całe zdjęcie, szczególnie zdjęcie zobaczycie na Instagramie Projecting, także tam wejdźcie. Mariusz, co powie na to? Ja już ogólnie jestem dzisiaj... Subskrybować, Instagramować, lajkować, a my... komentować, tak. Odbijać. A my jeszcze mamy dzisiaj jeszcze mały tatuaż do zrobienia, też go zobaczycie pewnie w tym odcinku jeszcze.